Przed Sądem Rejonowym w Tarnowie odbyła się trzecia, ostatnia rozprawa i ogłoszenie decyzji w sprawie studenta z Bogumiłowic, który postanowił nie przyjmować mandatu i szukać rozwiązania sprawy w sądzie. Sąd uznał obwinionego Pawła Śmiałkowskiego winnego popełnienia czynów zarzucanych mu we wniosku o ukaranie, uzasadniając, że nawet pewne rozbieżności w zeznaniach policjantów nie przekreślają generalnego wniosku, że mówią prawdę, a fakt, że nie są dokładne i pełne, wskazuje wręcz na to, że są prawdziwe. Trudno jest sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek, może funkcjonariusz policji nawet bardziej, składał zeznania obarczone rygorem odpowiedzialności karnej tylko po to, żeby zaszkodzić komuś, kogo się tak naprawdę nie znało. To by świadczyło raczej, nie wiem, o ich głupocie bądź złośliwości. No, nie zakłada sąd takich cech u funkcjonariuszy policji. Nie jest oczywiście tak, że sąd zawsze daje wiarę zeznaniom policji, ale akurat w tym wypadku no, nie sposób sobie wyobrazić, co akurat mogłoby ich od samego początku skłaniać do wymyślenia, do stworzenia takiej fałszywej wersji zdarzeń. Przesłuchaliśmy też świadków, którzy policjantami nie byli. Wielu z nich jakoś tam jest towarzysko związanych z panem obwinionym i oni generalnie składali zeznania potwierdzające wyjaśnienia obwinionego. I jego cechy charakteru, czy to jego pozycja towarzyska jest taka, że on dominował nad tymi, nad swoimi kolegami. On był jakąś postacią wiodącą. I zapewne ci koledzy pana obwinionego, no, kierowani taką lojalnością, sympatią wobec pana Śmiałkowskiego, przedstawili wersję korzystną dla niego. Sędzia przesłuchał czterech świadków, policjantów, którzy feralnego wieczoru w sierpniu ubiegłego roku interweniowali na boisku gminnym w Bogumiłowicach, karząc mandatami młodzież za picie alkoholu. Paweł Śmiałkowski, który był wtedy w grupie znajomych, twierdzi, że on żadnego alkoholu wtedy nie pił. Funkcjonariusze ukarali go mandatem niesłusznie i miał prawo nie podawać podczas legitymowania swojego miejsca zatrudnienia. Bardzo duże zaskoczenie. Niestety zostałem uznany jako osoba, która dopuściła się wykroczeń. To jest spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym. Funkcjonariusze nawet nie wiedzieli, na jakim terenie działają. Było bardzo dużo rozbieżności. Ja starałem udowodnić się swoją niewinność bez adwokata. Walczyłem sam. Niemniej jednak, no, mimo moich tłumaczeń, mimo materiałów dowodowych, które przedstawiłem, mimo wyjaśnień moich świadków, którzy mówili tylko i wyłącznie prawdę. Jedyne rozbieżności, jakie są, są w wyjaśnieniach policjantów. No, nie wiem, jakim w tym mieli cel. Gdybym po prostu był winny, ja bym się do tej winy przyznał. Dla mnie alkohol nie ma takiej wartości. Poczuwałbym się do tego, jeżeli bym się tego dopuścił, żeby zapłacić mandat, który wynosi tylko 100 zł. Jednak tak nie było i walczyłem tylko i wyłącznie o to, aby wygrała prawda i aby moje dobre imię nie zostało zabrudzone żadnymi zarzutami. Zeznający policjanci w odpowiedziach na pytania sądu parokrotnie twierdzili, że nie pamiętają dokładnie szczegółów zdarzenia dotyczących okoliczności karania mandatem Pawła Śmiałkowskiego, zaznaczając jednak, że widzieli, kiedy pił coś z butelki lub puszki. Odnosząc się co do kary, to nie jest wykroczenie, które godzi fundamenty porządku prawnego. Nie uważam, żeby naruszenie, żeby stopień naruszenia szkodliwości społecznej był jakiś porażający. Nie uważam, żeby ta sprawa nie mogła się skończyć na zwykłym pouczeniu. Z innej strony rzecz oceniając, uważam, że wystarczy kara o charakterze upomnienia. Ta sankcja nie musi być sankcją dużą. Kara w mojej ocenie wystarczy, że będzie karą łagodną. Przebieg tego postępowania, motywy, jakie teraz przedstawiłem, w mojej ocenie powinny skłonić obwinionego do poprawy zachowania w przyszłości. Wyrok nie jest prawomocny.
Zamierzam wnieść apelację od decyzji w dniu dzisiejszym, którą podjął Wysoki Sąd. Zamierzam tę apelację złożyć jak najszybciej, ponieważ nie zgadzam się z tą decyzją. No i będę dalej walczył o sprawiedliwość. Jeżeli nie tutaj w Tarnowie, to w wyższej instancji. Maja Jamrus, Tarnowska TV.